Cześć, ja jestem Anjon i spotykamy się dzisiaj, bo złamałem się. Złamałem się i będę otwierał Wojtrzardy. Wiem, że obiecałem Wam inny film, a mianowicie drugą część filmu z Timem Janika Wixwell na Hydre, ale niestety plarium właśnie dzisiaj potwierdziło to, co podejrzewaliśmy już od jakiegoś czasu. Czyli biorą się za naprawienie tych overpowered teamów, m.in. teamu Wixwellianika i najprawdopodobniej teamu strondą I już niedługo, nie wiemy kiedy, ale niedługo te teamy przestaną działać tak jak działają dotychczas. Dla ogólnego stanu gry, to najprawdopodobniej dobra decyzja, ale mnie jednak szkoda, dopiero co zrobiłem ten team, jeszcze nie zdążyłem się nim dobrze nacieszyć. No ale trudno, jest jak jest. Natomiast na moją decyzję o tym, żeby otwierać Void Shardy, wpłynęło kilka czynników. Między innymi to, że już niedługo, bo w poniedziałek, startuje Deck of Fate, w którym do zdobycia będzie Freya. I karty w tym Deck of Fate będziemy odwracać poprzez otwieranie Soul Stone'ów i Champion Training. Do tego mamy Champion Chase Tournament którym do wygrania, między innymi, jest największy Soulstone za 10 tysięcy punktów, plus oczywiście fragmenty do fuzji, której ja osobiście nie robię, i plus jeszcze pięciogwiazdkowa dusza dla Odyna, którego chętnie bym dostał i od razu najlepiej z tą duszą. Poza tym, widziałem już, ile fajnych czempionów padło ludziom, czy to z mojego klanu, czy content creatorom, również naszym polskim. I trochę pozazdrościłem. Zwiększone szanse na wylosowanie dobrego czempiona przy podwójnych szansach wylosowania w ogóle jakichś legend lub epików to zawsze bardzo dobra kombinacja. Ja szardów nazbierałem dość dużo i na pewno nie będę otwierał wszystkich. Plan minimum jest taki, żeby otworzyć 55, ale kto wie, być może złamię się i otworzę nieco więcej, ponieważ zależy mi na tym największym soul wszystko będzie zależało od szczęścia i tempa, w jakim będę zdobywał punkty. I zacznijmy otwieranie od pojedynczych szardów. Prawdopodobnie będzie tutaj 5 rarek. No, ale od czegoś trzeba zacząć. Na razie wszystko zgodnie z przewidywaniami. Gra, jak zwykle, niczym mnie nie zaskakuje. To już. Przed ostatni pojedynczy shard o i mamy epika proszę o i mamy ciekawego epika to zdaje się to na pewno jest nowy epik na moim koncie i czy to jest ten pan tak to jest ten pan którego ataki nie mogą być krytyczne ale co tutaj nie jest napisane nie mogą być weak hitami dlatego jest to ciekawa propozycja na shoguna i zdaje się że hell Miał taki film o tym czempionie. Muszę się na pewno mu przyjrzeć. Także, TOLF bardzo ciekawa opcja. I ostatni pojedynczy szart. I tutaj już bez niespodzianek Paragon, bardzo fajna rerka. No i możemy otwierać dziesiątki. Zobaczmy. Jestem daleko do Mercy, mam chyba 110 shardów bez otwartej legendy, także do Mercy jeszcze całkiem sporo brakuje. Tutaj zaczęliśmy mocno od Epika bardzo dobrego, ale dalej już. i tutaj mamy. Bardzo dobrze, że pierwszy raz chyba w mojej karierze w Raid nie dobiłem do Mercy, żeby wylosować legendę. Legendę Void, i tym razem jest to bardzo dobra legenda Void. Jest to. Nekret the Great. Jest to czempion, dzięki któremu osłonimy każdego naszego nukera. Bardzo często spotykam się z nim na arenie. Jedyną jego słabością jest to, że wrzuca również tarczę na takiego nukera i wtedy nuker jest podatny na ataki Narsesa. Ale w każdych innych przypadkach jest to bardzo użyteczny czempion na PvP. Bardzo cieszę się z tego powodu. Necret the Great. No to jest moment, w którym mógłbym już skończyć otwieranie, ale tego nie zrobię, ponieważ zależy mi na tym największym Stoneie. Także lecimy dalej. Dużo punktów już wpadło, także otworzę tą pięćdziesiątkę i zobaczymy co dalej. Tutaj też piękna dyszka, w której już trzy epiki. Basher. O właśnie. Bashera nie miałem na moim koncie i Skatix jeszcze kolejna bardzo fajna bardzo fajny Epic Void, a Basher to jest taki budżetowy lockout. On zwiększa cooldown skili przeciwników. Jeśli nie mamy Warlorda, można używać takiego Bashera w wersji budżetowej i też świetnie sobie poradzi. Zobaczmy, kolejna dycha. Jeśli liczba epików. W kolejnych dziesiątkach byłaby taka jak w tej. No, to wtedy ta pięćdziesiątka podprowadziłaby mnie dość wysoko, jeśli chodzi o punkty, ale tym razem, no, wracamy dobrze, że to nie był RareTekst. Mamy chociaż towering Titan uratował sytuację. Lecimy z kolejną dziesiątką. No, ale ten Necret degrade, powiem Wam, że tutaj. Zaostrzył mi apetyt, takie, mam takie, taką nieśmiałą myśl, że może jeszcze, może jeszcze ktoś. Gala Longbraid, bardzo lubię tego, tą czempionkę, zrobię empowerment dla niej. No właśnie, otwieram też te Voidy, dlatego że potrzebuję kurczaków, ponieważ ten deck of fate, jak Wam mówiłem, ma w sobie komponent champion training. Więc prawdopodobnie nie będę miał na tyle soul stone'ów i będę musiał robić ten champion training i dlatego potrzebuję championów. No dobra, może jest to trochę wymówka, bo pewnie mógłbym ich w jakiś inny sposób zdobyć. No ale mamy tą dobrze. 50 poszła, sprawdźmy jak wygląda status punktowy. Co tutaj udało się osiągnąć? Mamy... No, całkiem nieźle. Jest to 5700 punktów, czyli jesteśmy za połową. Czyli wypadałoby kontynuować otwieranie, może albo w inny sposób podprowadzić bliżej tutaj moje konto do tego progu punktowego. Zależy mi na tym solstone. Chciałbym go dostać w swoje ręce, więc będę dalej otwierał szardy. No ale będę potrzebował zrobić miejsce, także za chwilę się widzimy. I już mam miejsce na kolejną dziesiątkę. Nie chcę specjalnie, nie chciałem specjalnie robić tego miejsca zbyt wiele, żeby mnie nie poniosło. No ale zobaczymy. Może ta dziesiątka sprawi, że tych punktów będzie już bardzo blisko, będziemy blisko tego progu 10 tysięcy. No ale jeśli to będzie tylko jeden epic, w całej dziesiątce no to to się nie uda. No dobrze, to spróbujmy może dwóch szans. Tu na pewno będą epiki, ale fajnie by było jakby to były epiki Void. 2,5% szans na mitycznego czempiona. Hm, to jest możliwe, ale czy się zdarzy? No nie, raczej nie liczyłem na to i nie, nie zostałem zaskoczony. Zobaczmy w takim razie co dalej. No, punktów zbyt wiele nie przybyło, nieco ponad 1000. Także robię miejsce i kolejne dwie dziesiątki. Zobaczmy, co w tych dwóch dziesiątkach się kryje. Zaczynamy od epika. Bardzo fajnie. Tutaj jeśli chodzi o epików Void, przydałyby mi się jakieś Whisper do Empowermentu. Ale jak na razie nie było jeszcze żadnej. No i niestety tylko jeden epik. No tak, w ten sposób to nie uda nam się dobić zbyt prędko do tych, do tych 10 tysięcy. Jest Eila, chociaż jeden epic, ale liczę na więcej, liczę na więcej. Nieśmiała myśl, jakaś może legenda się tu gdzieś pojawi, ale to nie tym razem. No dobrze, zdaje się, że z ciężkim sercem, sprawdźmy jeszcze punkty. Ach, le będę musiał. Tak. Mamy 8600 punktów. Jeśli by ta jeszcze jedna dziesiątka przyniosła dużą liczbę epików, wtedy by się udało. Sprawdźmy to. To już mam nadzieję, ostatnia próba. Basher kolejny, fajnie. Będziemy. I mamy legendę. I jest to tu Hanarak. No proszę. Owszem. Otworzyłem, no ale zaczekajmy, może jeszcze, może jeszcze coś tu się pojawi, mnóstwo epików, no w tyle punkt 2300 punktów w takiej jednej dziesiątce. No dobra, owszem, otworzyłem dużo tych voidów, więcej zapewne niż powinienem, ale zdobyłem dwie bardzo dobre void legendy. Tu Hanarek jest świetna na hydrę, ma świetne debuffy, ma świetne buffy, tutaj mamy decrease speed, tutaj mamy decrease attack block buffs mamy także roznoszenie debuffów na dwóch losowych debuffów na pozostałych przeciwnikach mamy świetne buffy Increase Defense razem z Increase Speed mamy bardzo dobry pasyw, który czyści z jednego losowego debuffu wszystkich naszych czempionów co turę no i mamy fajną aurę także Tuhanarak nie tylko świetnie wygląda, ale też jest doskonałą zawodniczką jeśli chodzi o hydrę i z pewnością znajdę dla niej Zastosowanie w jednym z moich teamów. No i tym razem, tym razem zdaje się, że już przestrzeliłem, jeśli chodzi o punkty. No, może to i dobrze. Może ta dusza dla Odyna e, gdzieś tutaj uda mi się wygrać o nią rywalizację. Chociaż nie jest to dla mnie priorytetem, ponieważ nie wylosowałem Odyna. No ale kto wie, kto wie, może w przyszłości to się uda. Także całe moje dzisiejsze otwieranie uważam za bardzo udane. Trochę przeholowałem, ale zostało mi jeszcze trochę shardów, także dozbieram, żeby w razie, jeśli Plariu kiedyś się zdecydowałoby na jakąś kolejną gwarantowaną Void legendę, żeby być blisko tego progu. No a wy pochwalcie się, jak poszło wasze otwieranie. Czy mieliście dużo szczęścia dzisiaj? Mam nadzieję, że więcej nawet jeszcze niż ja. Podzielcie się tym w komentarzach. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki. Cześć.